Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Dzień dobry. Dzisiaj w Radiu Pryzmat jest mama Magda i jej synek Maciek. I przyszliśmy tutaj porozmawiać trochę o naturze i o tym, co widzimy na zdjęciu. Co widzimy na zdjęciu? Jakie zwierzęta? Konie. A ile jest tych koni? Dwa. A jakiego są koloru te konie? Brązowego. A co one właściwie robią, te konie? Jak ty myślisz? Może się spotkały i przyszły sobie pogadać, popatrz. Biegają? Wiesz co, te nasze konie to stoją tutaj i sobie chyba coś oglądają, albo chcą ze sobą pogadać tak trochę. Tak. A powiedz mi, a gdzie te konie sobie stoją? Na polanie. Na polanie, a za nimi są jakieś drzewka. Jakie to drzewka? Jak ty myślisz? Nie wiesz? A, no nie wiem, może to jakieś świerki są albo coś takiego. A jaka to może być pora roku? Możemy po tych roślinkach chyba trochę poznać. Jaka to może być pora roku? Jasne. A powiedz mi, a kwiatuszki jakiego są koloru? Białego i żółtego. I chyba jeszcze różowych trochę. Mhm. A powiedz mi jeszcze, słuchaj, czy ty byś podszedł do takiego konia, czy byś się raczej trochę bał? Podszedłbym. Podszedłbyś? A ty wiesz, że mama jeździła, jak była mała, na koniach? Wiesz? I raz spadłam i to bardzo bolało, ale dalej jeździłam, wiesz? Tylko te konie, na których ja jeździłam, to miały siodło na sobie. Teraz jesteśmy na środku i co my tam możemy widzieć po prawej? Na przykład, co tam może być w naszym obrazku? Tu po prawej, jak myślisz? Chata. Tu będzie chata? Tu. Ale tam już nie ma przecież widzicie. Jest brązowa. Stole meble. Na stole myślę, że może leży na przykład jakiś talerz taki, trochę taki już stary i taki częściowo uszczerbiony, ale taki bardzo ładny. A obok chyba leży jakieś kwiatuszki z tego pola są, tak? Ktoś przyniósł. Tak. Ciemnozielone. Możemy sobie wyobrazić, że jarzębina, bo ja chyba coś czerwonego tu widzę. No. Może to będzie jarzębina? Tak.